Cześć, witaj na naszym jogowym kanale, z tej strony Mary Kate i zapraszam na dzisiejszą 15-minutową praktykę Full Body Workout. Spotykamy się dzisiaj w ramach 14 dnia Body Journal, czyli takiej miesięcznej podróży, miesięcznego wyzwania z jogą, które znajduje się na kanale Mary Kate Yoga w strefie Yogi Members, dla osób wspierających kanał. Opowiadam o tym dlatego, że jeżeli miałbyś ochotę na więcej praktyk, takich jak taka, dłuższych, krótszych, trochę bardziej rozciągających, właśnie bardziej wzmacniających, to Yogi Members jest miejscem dla Ciebie. Instrukcje, jak dołączyć, jak przejść przez nasze wyzwanie Body Journal, znaleźć te 31 dni z jogą, znajdziesz w opisie tego wideo. A dzisiaj przechodzimy prosto do praktyki i zaczniemy sobie od razu w klęku podpartym. Więc jeżeli jesteś gdzieś na macie, zapraszam Cię do odłożenia kolan pod biodra, dłoni pod barki i odłożenia kręgosłupa w pozycji neutralnej. Zaczniemy sobie od krótkiej rozgrzewki naszych nadgarstków, które się nam dzisiaj przydadzą. Więc zacznij całym ciałem zataczać delikatne okręgi na boki, do przodu, do tyłu, mocno dociskając przy tym nadgarstki. Tak, żeby je rozgrzać, rozruszać w jedną i w drugą stronę. Ok. Powoli spotkajmy się w centrum. Odkładamy palce stóp na matę i pośladki zaczynają wyciągać nas do psa z głową na dół. Kolana mogą zostać delikatnie zgięte. Wyciągnij się dobrze z dłoni, tak żeby wydłużyć klatkę, wydłużyć plecy. Szyja puszczona jest luźno i możesz kilka razy pozginać, raz prawe, raz lewe kolano. Tak, żeby troszeczkę rozciągnąć, rozruszać tyły nóg. Wzmacniamy oddech. Staramy się coraz świadomiej, coraz głębiej brać każdy wdech, każdy wydech. Ok. Odstawiamy teraz stopy na szerokość maty i możesz podejść dłońmi jeden krok bliżej do nóg. Lewa dłoń odrywa się z maty i kieruje się do lewej łydki, czy lewej, do prawej łydki, czy prawej kostki, wybacz, przeciwna noga. I teraz zginając lewe kolano, przyciągamy się lewą dłonią do nogi, tak jakbyśmy chcieli skręcić naszą klatkę, spojrzeć na sufit pod prawym ramieniem. Trzymamy, czujemy jak rozciąga się, otwiera tył prawej nogi. Klatka skręcona, długi wdech i wydech tu. Powoli wracamy lewą dłonią na miejsce i zmieniamy stronę. Prawa ręka przechwytuje za lewą łydkę czy kostkę, zgięte prawe kolano, a my odkręcamy kratkę na lewo, patrzymy na sufit. Mocne otwarcie, mocny skręt, oddychamy. Ok, wracamy do przodu. I teraz możesz zostać w szerokim rozkroku, zostawić te dłonie jeden krok bliżej. Przenosimy ciężar ciała na lewą stronę i podnosimy najpierw prawą nogę do góry. Jak czujesz się w miarę bezpiecznie, w miarę stabilnie, możesz mieć zgięte lewe kolano, to próbujemy, trzymając mocny brzuch, oderwać prawą rękę, ułożyć ją w linii z nogą. Próbujemy, jeżeli wypadamy, wracamy do pozycji. Staramy się zatrzymać mocny brzuch i cały czas oddychać, nie zatrzymujemy oddechu. Ok, powoli wracamy dłonią, wracamy stopą na matę, odkładamy kolana, siadamy na piętach. Sięgnij z wdechem dłońmi do góry i z wydechem otwieramy ręce na boki. Zatrzymujemy je tutaj i zaczynamy zataczać prostymi rękami małe kółka do przodu. Mocne całe ręce, od ramion aż po czubki palców dłoni. Cały czas oddychamy i powoli zaczynamy zwiększać nasze koła. Coraz większy zakres w barkach. Ramiona już nieco się rozgrzały, wpisz z głową na dół, więc powinieneś czuć ich pracę, czuć powoli jak zaczynają palić. Coraz większe mocne koła, możesz zataczać je coraz szybciej. Oddychamy przy tym cały czas i pilnuj, żeby kor został w jednym miejscu. Nie chcemy wypychać żeber do przodu, zapadać się w dole pleców. Jak największe koła do przodu. I powolutku zaczynamy je zmniejszać. Wracamy do centrum. Cały czas wzrok przed siebie, mocne mięśnie brzucha. Znowu jak najmniejsze nasze okręgi. Trzymamy jeszcze moment tutaj. I powoli wracamy dłońmi do przodu, odkładamy palce stóp na matę, podnosimy się do psa z głową na dół.
stopy znowu na szerokość bioder i tym razem ciężar ciała na prawą stronę. Podnosimy najpierw lewą nogę do góry, możesz być na zgiętym prawym kolanie i powolutku staramy się dołożyć lewą rękę do góry. Szukamy balansu, szukamy równowagi. Oddychamy, tak jak mówię, jeśli wypadasz z pozycji, to enjoy it, po prostu wróć, spróbuj jeszcze raz, daj temu jeszcze jeden oddech i z wydechem wracamy dłonią na matę, stopą na miejsce, kolana pod siebie, siadamy na pośladki, wracamy do siadu i jeszcze raz ręce wysoko do góry. Wydech, ręce na boki i wracamy do naszych okrążeń, tym razem do tyłu. Cały czas mocny kor. Oddychamy i ręce pracują. Coraz większe kółka do tyłu. Mocny oddech, mocne ramiona. Ręce aktywne aż po czubki palców. Coraz większe i jak największe teraz koła do tyłu. Długi wdech. I powoli zaczynamy zmniejszać okręgi. Cały czas mocna praca rąk. Coraz mniejsze, jak najmniejsze koła do tyłu. I jeszcze moment. Ok, i z wydechem puszczamy dłonie, odkładamy je z przodu maty i teraz przenosimy się do pozycji kobry z przodu. Odkładamy całe przedramiona na matę. Łokcie są pod ramionami, kładziemy palce stóp na matę i unosimy się powoli do deski na przedramionach. Trzymamy pozycję i z wdechem wybijając się na palcach z tyłu przenosimy się do przodu. Z wydechem pięty ciągną do tyłu. I raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odkładamy teraz kolana, zostajemy na przedramionach. Podnosimy samą prawą nogę do tyłu, biodra zostają w jednej linii i z wdechem będziemy opuszczać się na przedramionach, tak jakbyśmy czubkiem nosa chcieli dotknąć maty między dłońmi i z wydechem wracamy do tyłu, pięta ciągnie za nas. Wdech do przodu. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze trzy. Wydech. Dwa. Wydech. Jeden. I wydech. Odkładamy kolano na matę. Wyrównaj pozycję. Jesteśmy cały czas na przedramionach. Prostujemy lewą nogę do tyłu. Zmieniamy stronę. Do przodu wdech. I wydech. Cztery. Wydech. Trzy. Wydech. Dwa. Wydech. Jeden. Wydech. Wracamy kolanem na matę. Podnosimy ręce. Klęk podparty. Wrócimy na moment do naszych okrążeń, tak żeby jeszcze raz troszeczkę rozciągnąć, rozruszać nadgarstki. Cały czas płynny oddech. Dociśnij dobrze nadgarstki do maty. Spotykamy się w centrum, wracamy palcami stóp na matę i unosimy pośladki do psa z głową na dół. Podejdź teraz dłońmi jeden krok bliżej, stopami jeden krok bliżej, tak żebyśmy się spotkali w centrum maty. Wejdziemy sobie teraz do 10 tak zwanych bunny hops, czyli będziemy przenosić ciężar ciała na dłonie, tak jakbyśmy chcieli ułożyć barki nad nadgarstkami i podskakiwać, podnosić nogi do góry. To mogą być malutkie skoczki, to może być to. Ok, 10 razy. Naszym celem jest docelowo, żeby piętami uderzyć o pośladki, na moment przenieść je nad ramiona, ułożyć je w jednej linii. Tam, gdzie się czujesz komfortowo, 10 razy podskakujemy. Okej, zatrzymujemy się na środku maty, zostajemy w skłonie, weź głębszy wdech, wydłuż plecy, wydech, wypuszczamy je swobodnie na matę.
Zostajemy tutaj. I możesz teraz połączyć dłonie z tyłu za plecami. Delikatnie przenieść je w koszyczku za głowę. Wszystkie palce połączone, dłoni ciągną do przodu, ramiona ciążą nad głową i pozwalają nam jeszcze pogłębić skłon. Opcja zgiętych kolan. Zostajemy na moment tu. Okej. Teraz powoli dłonie wracają na dół pleców. Rozplątujemy je i zginając kolana, podnosimy się do pozycji krzesełka. Podwijamy pod siebie żebra. Nie chcemy, żeby dół pleców, pośladki wypinały się do tyłu, tylko podwijamy je pod siebie. Prosty kręgosłup, prosta linia. I jeszcze niżej zejść w biodrach. Weź długi wdech. Wchodzimy teraz na czubki palców. Trzymamy pozycję. Z wydechem będziemy prostować nogi, odkładać tułów równolegle do maty. Trzymamy tutaj. Długi wdech. I z wydechem zginamy kolana, pozycja krzesełka. Możesz to robić na czubkach palców, możesz to robić na całych stopach, tak jak wolisz. I jeszcze raz prostujemy się. Zatrzymujemy tułów równolegle z matą. I zginamy kolana. Wracamy do krzesełka. Oddychamy. I jeszcze dwa razy do przodu. I do pozycji krzesełka. I skłon do przodu. I pozycja krzesełka. I jeszcze moment, opuść biodra jeszcze niżej. Otwarta klatka. I wydech, prostujemy nogi, wracamy do skłonu. Znowu połącz dłonie w koszyczek za plecami i przenieś za głowę. Długi wdech, długi wydech. Okej, powoli wracamy dłońmi na matę. Wypuszczamy je w kierunku ziemi i zginając kolana odkładamy pośladki, siadamy na macie. Możesz wysunąć je delikatnie dalej do przodu. Powoli odkładamy teraz dłonie za pośladkami w kierunku przodu maty. Kładziemy stopy na szerokość bioder, całe stopy przyklejone do maty. Z wdechem będziemy wypychać biodra do góry, do pozycji odwróconego klęku podpartego wzrok na sufit. Będziemy brać wdech tu i z wydechem wypychamy pośladki do tyłu, przenosimy je między dłonie, nie odkładamy ich jeszcze na matę. Do przodu wdech i wydech tył. I wdech i wydech. Wdech. I wydech, mocny brzuch. Jeszcze dwa. I wydech. Jeden. I wydech. Siadamy. Wyciągamy się, weź długi wdech, nogi proste. I z wydechem wchodzimy do skłonu. Puść tułów luźno, wyciągnij się jak najdalej. Aktywne, naprężone stopy. Okej. Powolutku rolujemy się kręg po kręgu do góry. Możesz przyciągnąć do siebie stopy, skrzyżować je wygodnie na macie. Spotkajmy się jeszcze na moment w siadzie. Odłożymy sobie jedną dłoń na klatkę, jedną na brzuch i weźmiemy trzy długie releasing breaths. Będziemy brali wdech przez nos i luźny, głośny wydech przez usta. Długi wdech i wydech luz. I jeszcze raz długi wdech i luz.
Namaste. Namaste. Bardzo dziękuję, Jogi, za krótką, ale porządną dawkę energii. Mam nadzieję, że jesteś tak zmęczony i tak spocony jak ja, chociaż u mnie to może też być efekt afrykańskiego poranku. Także daj znać, jak ty się czujesz, jak ci się podobało i tak jak wspominałam na początku. Jesteśmy w połowie naszego Body Journal, wyzwania na kanale Marykate Yoga. Jeżeli masz ochotę dołączyć na całe 31 dni, zostać członkiem kanału, zapraszam. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie tego wideo. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.